kanale Patrycja. Dzisiaj dla was nagrywam vloga, ponieważ jest sobota, już wróciłam do szkoły i w sumie mam kilka rzeczy do zrobienia dzisiaj. Jest już po trzeciej, bo troszkę późno wstałam. Jeszcze nie jestem pewna tak 100% co będziemy robić, ale wszystko zobaczycie, a więc zapraszam do oglądania. Jesteśmy, ma auto. Thank you. Jesteśmy w Jaysie, czyli tak jakby polski Kaufland, mama mówi. I jesteśmy tutaj tylko przez to, że muszę kupić syrop do gardła, bo rodzice wrócili z Anglii chorzy i teraz mnie zarażają, a nie chcę być chora, więc kupujemy syrop, bo mnie coś kaszel bierze. Dziwnie, bo w Irlandii jesteśmy, dotarliśmy do Penka i jesteśmy tutaj ogólnie przez to, że potrzebuję sobie kupić szpilki. Moje pierwsze szpilki w swoim życiu. Szpilki, buty wysokie, bo teraz potem wam opowiem czemu, ale ogólnie będę robić klasę tańca na szpilkach, a więc idziemy zobaczyć, jakie tutaj są te buty. Taki but, ale inny. Tylko, że tutaj są takie czarne, ale bez palca. A chcę takie pełne, tylko że bez tych. Ojejku. Bez tych takich rzeczy. No i szukamy. No i znalazłam. Te są bardzo piękne. I chcę wam szybko pokazać, co kupiłam, czyli taki mały haul. Zdecydowałam się na te buciki, czyli te, które przed chwilą widzieliście, rozmiar 6. Coś z nich chyba jest. Ja po prostu bardzo szeleszczą. Miałam taki srebrny zamek na przodzie. Z boku miałam prawdziwy zamek. Taki, nie są aż tak wysokie. Bardzo wygodne, potem wam pokażę, jak wyglądają na nodze. Też sobie kupiłam światełka multikolorowe, takie Fairy Lights. Teraz miałam światła i nie widać. Ale to są zwykłe po prostu światełka, tak się powinny świecić. Kurczę, coś mi światło nie chce działać. Tak, o. Się powinny świecić, one są takie zwykłe. Muszę baterię do nich potem dać, są na bardzo cieniutkim paseczku i one będą do mojej szafki szkolnej, bo w tym roku chcę ją udekorować. Też kupiłam zwykłą taki w Tigerze, taką szafkę małą, taki holder do trzymania moich długopisów, plastrów i takich rzeczy, które po prostu chcę trzymać w szafce i go kupiłam za 3 euro. I to wszystko, co właśnie kupiłam na tym małym wyjeździe do Pelinu. Też mama kupiła miód Manuka i też kupiłyśmy do brwi ołówek i to wszystko. Ale właśnie za chwilkę wam pokażę, jak te szpilki wyglądają na nodze.
Więc ogólnie one tak wyglądają. Są bardzo wygodne na górze, są takie luźne, nie są za wysokie. Jak widać, czuję się w nich bardzo komfortowo. Normalnie w nich chodzę, po prostu czuję się, jakbym była w takich kosakach na małej, takiej małym, takiej podeszwie. W sensie, że nie są złe, ale teraz jestem taka wysoka, że prawie w lustrze się nie mieszczę. No nie wiem, no fajne. Nie mogę już się doczekać klasy na szpilkach, będzie ciekawie. Będzie fajnie. Nie wiem, bardzo mi się podobają, są bardzo mega fajne. Może je też sobie ubiorę gdzieś indziej. Może na miasto? Nie, raczej mama mi nie pozwoli, ale ogólnie są bardzo fajnie i wygodne. Fajne i wygodne. Jestem u swojego kolegi Bena. I Ben ma coś ważnego wam do powiedzenia. Cześć, mam na imię Ben. Kocham party. Kochani, przyszedł czas, gdzie muszę zakończyć tego vloga. Jak widzieliście, trochę go przedłużyłam też na dzisiejszy dzień. Już była niedziela. Tylko przedłużyłam go przez to, że dzisiaj w sumie nic nie robiłam i dodałam kilka tylko klipów. A więc w sumie to był weekendowy vlog. Strasznie mi tutaj prześwietla przez światło. Dzisiaj rano tylko zrobiłam lekcję, miałam matmę z piątku, odrobiłam też, zrobiłam rzeczy do lokera, bo w tym roku chcę udekorować swój loker, żeby był bardziej zorganizowany i bardziej ładniej wyglądał. A więc zrobiłam dekorację, a potem wam pewnie w innym filmiku pokażę z filmiku ze szkoły, bo mam w planu taki nagrać. I co? I potem poszłam do kolegi chyba już i to było wszystko na dzisiaj. Dzisiaj zupełnie nic nie robiłam, odpoczywałam, leżałam i też byłam u kolegi kilka godzin i oglądaliśmy filmy i też zamówiliśmy jedzenie. Też byli inni, to nie było tak, że tylko ja i on. Była też moja koleżanka i dwóch innych kolegów. No i co, i wróciłam. I wcześniej, wczoraj w sumie, ale wcześniej dla was, wspominałam o tym, że kupiłam szpilki i no, że czemu. A więc kupiłam szpilki przez to, że teraz niestety nie będę chodziła na crew, czyli nie będę jeździć na te wszystkie konkursy, które do tej pory widzieliście na vlogach. Nie będę chodziła dosłownie codziennie na taniec. Będę chodziła raz w tygodniu i sobie wybrałam jedną klasę i to jest klasa na szpilkach, a więc będę tańczyła taki bardziej dziewczęcy hip-hop, taki bardziej commercial taniec. Tak jak widzicie w teledyskach i to właśnie będę tańczyć na szpilkach i do tego tańca potrzebuję szpilki. No i też dlatego je sobie kupiłam i będę chodzić tylko w środy na godzinkę. Chociaż przez ten rok, przez to, że mam bardzo ważne egzaminy i muszę się skoncentrować na nauce, no i taniec troszkę muszę odpuścić. W sensie, że nie nawet to puścić, bo będę dużo tańczyć w domu i na dworze. Po prostu nie będę chodzić tyle i nie będę tyle czasu spędzać w studiu, tak jak wcześniej. Ale i tak będę robić różne kampy, na przykład jak będę miała wolno od szkoły, a więc to nie jest tak, że biorę przerwę od tańca, po prostu ograniczam go troszkę. I to wszystko na temat szpilek, szpilków, szpilek chyba się mówi. Też wam chciałam pokazać, że nadal mam te pazurki, tylko że przez to, że mi... Kurczę, to światło jest okropne. Przez to, że mi już odrastałam paznokcie, jest taka, widać już taką małą przerwę. Nie wiem, czy to teraz widać, bo nie jest słabe światło, ale chyba widać. Po prostu jest taka mała przerwa pomiędzy paznokciem pomalowanym a skórką. I bardzo szybko mi rosną paznokcie, w sensie, że od tyłu już są mega długie. A dopiero co mam chyba tydzień albo 2 tygodnie, ale chyba tydzień. I już bardzo szybko mi urosły, a więc myślę, że sobie po prostu przemaluję wszystkie na czarno. I wtedy też pomaluję tą partię, gdzie jest po prostu
paznokieć nowy, który urósł i wtedy nie będzie tego widać, bo jeszcze nie chcę ściągać sielaków, no bo dopiero co ja mam tydzień. Więc po prostu przemylę i zobaczymy, jak wyjdziemy, ale jeszcze nie miałam na to czasu, a więc może w tym tygodniu to zrobię, albo w weekend. Zobaczymy na pewno, jak będę robić to, albo dam na Instastory, albo do kolejnego vloga. Nie wiem, czy będę nagrywać, a więc zobaczymy. Też jeżeli jeszcze mnie nie followujecie na Instagramie, to zapraszam do obserwowania. Linki do wszystkich social media macie poniżej w opisie. I ogólnie to chyba wszystko na ten vlog. Jutro już znowu idę do szkoły, jest poniedziałek. Dlatego też idę wcześniej spać. Jest 9:30 chyba teraz. Przed 10:00 na pewno. A więc idę się położyć i idę spać. Jutro wstaję do szkoły. Niestety muszę brać autobus, to też mnie nie będzie podwoził. A więc też muszę dość wcześnie wstać, bo o 6:00 rano. I co? I to wszystko na ten vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki luźny weekendowy vlog. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę, nie zapomnijcie subskrybować i komentować. I do zobaczenia w następnym filmiku, kochani buziaczki. Pa, pa! Just lay back and relax for a big smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. And stay positive. It goes by one, even two, by two. Everybody in the floor, let me show you how we do. Let's tip it low, then you bring it up slow. When it one time, when it back once.